Siemano, witam wszystkich jako villager i dziś będę cały czas mówił będziemy udawać villagera na noobku, ale to nie byle jaki troll. Przygotowałem sobie bardzo mocne itemki, oczywiście dla noobka bardzo mocne, bo dla nas to są żadne itemki. I zrobimy sobie stanowisko i napiszemy na przykład: za jednego emeralda sprzedajemy jednego dirta, albo za 10 emeraldów skórzaną czapkę, albo za 50 emeraldów drewniany kilof. I noobek pewnie będzie chciał wykupić cały nasz sklep, a my do niego będziemy mówić tylko więc będzie całkiem śmiesznie. Może to stanowisko postawmy sobie gdzieś o, powiedziałem jak villager. Postawmy na środku tutaj, albo przed jego domkiem. O, mam pomysł, zostawmy na Paliona działce. W końcu Palion nadal tutaj nie ma domku, więc tak jakby będziemy tutaj na chwilkę jako tacy mieszkańcy tymczasowi, więc pyk, pyk, zrobimy taki prosty domeczek, w którym będziemy mieli właśnie nasze rzeczy. Więc zróbmy tak, weźmiemy sobie jeszcze crafting table. Ten crafting table umieścimy gdzieś tutaj. Weźmiemy, zrobimy sobie drzwiczki, żeby od tyłu dało się wchodzić do naszego domku. Oj, nie tak. Coś w tym stylu. O, dobra, wchodzimy i będziemy tutaj sprzedawać właśnie tak. Tutaj sobie gdzieś postawimy jeszcze jakąś skrzyneczkę może. Czekajcie, mam pomysł, to zróbmy całkiem ładne to, żeby noobek naprawdę się nabrał. Nie chcę tego zrobić na odwal się, więc zrobimy to bardzo ładnie. Robimy skrzyneczkę, robimy te półpłytki całe. I wydaje mi się, że jak masz te półpłytki, to możesz otworzyć skrzynię. Tak mi się wydaje, ale teraz to sprawdzimy. Pyk. Tak, można otworzyć skrzyneczkę, więc to jest akurat bardzo fajne. Zróbmy w takim razie drugą skrzyneczkę, żeby z drugiej strony też tak to ładnie wyglądało. Tutaj zrobimy wejście, pyk, mamy to, dziękuję bardzo. Zrobimy sobie jeszcze tutaj taką półpłytkę, która będzie otwierała to. Pyk, o, widzicie? I teraz jak będzie się wychodzić, będzie się samo zamykać, wchodzić, samo zamykać. Z tej strony dałbym również coś. Na przykład jakiś stolik. Ej, tak, 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 mam pomysł. Damy taki stolik, taki bardzo ładny. To damy gdzieś tutaj na ziemi. Albo tutaj, o. Żeby wszystko było w jednym miejscu. O, a tutaj postawimy właśnie coś takiego. Super to wygląda. I widzowie, teraz, oj, teraz noobek na pewno będzie w stanie uwierzyć, że sprzedajemy tutaj rzeczy. I widzicie? Mamy normalnie miejsce prawdziwego villagera. Pozostało tylko wystawić ceny jakieś. Dobra, właśnie, ceny, zapomniałem o najważniejszym. Ceny powinny być gdzieś tutaj. Bierzemy tabliczkę, czyli mamy tak, ziemię. 1 kilo równa się 30 emeraldów. Nie wiem, kto by się zgodził na coś takiego. To tylko noob może się zgodzić. I jedna część zbroi równa się 10 emeraldów. I wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja dla noobka, żeby zgodzić się na nasze tutaj wymiany. W takim razie idziemy teraz wypromować się noobka. Weźmy sobie tylko tutaj, schowajmy jakieś itemki może. Weźmiemy sobie tutaj ziemię troszeczkę, kilofy. Z drugiej strony sobie postawimy jeszcze skórzane rzeczy. Super to wygląda. I jeszcze tutaj ziemię. Okej. I chodźmy teraz szybciutko sobie do noobka. I mam nadzieję, że nam da jak najwięcej tych emeraldów. O lol, tutaj w ogóle są w tych skrzyneczkach emeraldy. Więc jak będzie szukał, to może tutaj sobie chwycić coś. Idziemy. Reklama będzie oczywiście w formie tabliczki. Mam nadzieję, że nas nie zauważy, bo to dziwne jak zauważyłby takiego villagera, który... O, patrz, patrz, jest tam. Dobra, to szybko tutaj podejdziemy. Co to jest? Nieczynny domek noobka, przeprowadzka. Co? Jakaś przeprowadzka w domu noobka? Ojku, tam ma jakiegoś kolegę. Dobra, to napiszemy. Reklama. Zapraszamy do Paliona po super oferty. Okej. Mamy dirta. I teraz noobek na pewno będzie chciał przyjść do Paliona. Dobra, szybko uciekamy, szybko uciekamy. On na pewno to zauważy i będzie chciał do Paliona przyjść. Ciekawy jestem, jaka będzie jego reakcja. Super oferty, mamy dirta. Przecież to jest, to jest coś, na co noobek na pewno się nabierze. Dlatego teraz szybciutko wracamy do naszego domku. Patrzcie, jaki on jest piękny, ten domeczek. No spójrzcie tylko na to. I teraz pyk, pyk. I sobie tutaj zostajemy i poczekamy na noobeczka. O, patrz, 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 idzie. Dobrze, dobrze, dobrze. Zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Co to jest? Co to jest? Villager. Jeden dirt, jeden emerald. Tifol, 30 emeraldów. Jedna coś zbroi, 10 emeraldów. To... Villagerku, czemu ty się rusasz?
Co to za villager dziwny? Jezu. Ała, dobra, jeden DDM, dobra, niech będzie jeden, zapłacę, najlepsza waluta. Ej, czemu nie mogę cię kliknąć, tylko wyrzuciłem niechcący dita. LOL, ty mi to dałeś? Ej, ale przecież się ten, powinno się klikać bilacera. Halo, bilacerze. Ja mam jeden D. Czekaj! Chyba już rozumiem. Ej, za mało! Ej, widzę, że... Aha, on dawał jeszcze, dobra. Dobra. Ej, jeden za mało mam, villagerze! Skam ten villager, co to... Dobra, zabijam tego villagera, nie lubię go chyba. Dobra, nie tak chcę chrapać. O kurcze! Hi! To to za villager! Ej! Chłopie! Jakiś dziwny villager jesteś! To jest dla mnie dziwne strasznie. Będzie tako. Ej! Aha, bo to Kifold daje 30 meraldów. Chciałem Kifold. Kifold to jest 30 meraldów. Aha. Jedna co jest proje 10. A ja. Kurczę. Widać? Dobra, cześć, spróbuję jeszcze raz. Chciałem mieć. Kifol. Czekaj, teraz wezmę emeraldy. To! Dał mi za dirta Kifol? Przecież tego nie ma w ofercie. Chodź, może zaprowadzę cię. Ty zostawiasz pochodnie? Ej, chodź, bo ja znam miejsce na Pojanowicach. Chodź. Chodź, villagerze, zaprowadzę cię, gdzie masz być. Lol. Ale ma skin polski! Nie mogę! Ej, ty nie. Jakaś dziwna aktualizacja w Minecrafcie była, dobra. Idziemy tutaj. Chodź, chodź. To jest. Co ty taki gadasz? Tu są villagerzy różni. Tutaj, tutaj? Nie, gdzie to było? Czekaj. A tu. Zapomniałem. Chodź i czekaj, tutaj. O, widzisz? O, patrz, tu są piersi. Tu jest jakiś, a to jest jakiś inny. Widzisz, ty wyglądasz tak samo. Chodź, chodź, zostaw. Chodź, chodź. Tu jest, tu jest ich więcej, chodź na dół. Tu i tu. Widzisz, twoja ekipa. Ej, dobra, to ustaw się tutaj. Ej, ty się mnie słuchasz, bardzo fajnie. Ej, nazwę cię... Pas. Debin Villager. No dobra, to teraz i tak stąd nie wyjdziesz. A czemu nie masz rąk złożonych tak jak tamci? No tak. Ej, czekaj, ja chcę zobaczyć, czy ty w ogóle coś. Czy ty się dogadasz z nim? Chodź. Ej. Ej, to jesteś prawdziwy? Dlaczego ty się ruszasz, a tamten nie? O, gadajcie ze sobą. Ha? Gadaj. Wyciągnij go z łóżka, teraz ty! Ej, villagerze! Dziwny ten villager. Ej, halo! Villager! Ej, ty budujesz? Chcesz budować? Villagerze, co ty? Ej, nie! Coś się zepsuło na Pojanowicach. Chyba. Co ty robisz, villagerze? Halo? No w sumie to jest normalny villager, tylko gada te swoje cały czas. Dobra, to chyba... Dobra... Zabieg go tu. Weź się tylko ustaw villagerze tutaj gdzieś. Ty chyba jesteś taki jak... No myślisz, że jest nawet... Dobra, czekaj, zrobię ci miejsce, nie bój się villagerze. Okej? O! Proszę bardzo. O, i tutaj będę sobie... Ale agresywny, ty! Dobra, muszę ci pokazać panionowi chyba. A po Janowi. O. Nielegalne wyjście! Dobra, wejdź tu jeszcze raz, sorry. To może nie chcesz dzielić pokoju z nim, to chodź tutaj. Tu jest wolne. Tu jest wolne. O, no i zostań się tu i widzimy się...
Biała wymiana? Mm-hmm. Ej, powiedziałeś... Aha, no tak, to sobie radzę. Dobra, trzymaj. Mm-mm. Ej, nie akceptujesz? Mm-mm. Ej, to może... Wiem, co ci dam. Może ci dam... kości. Mm-mm. A czekaj, bo ty chciałeś... O, wiem. A na przykład jedna coś zbroi? To wtedy dostanę? Haha, jesteś super wynadzerem. Tylko szkoda, że takie rzeczy sobie dajesz. Ale co... Ała, nie bij mnie. Dobra, widadzerze, zostań tu, tylko nie wychodź, bo tu są wszyscy widadzerowie, widzisz? Zostań tutaj, o, idź tam, o. Tu, o. Ej, gdzie ty? Halo, widadzerze, co ty robisz? Halo, widadzerze, co ty robisz? Nie bij mnie. Dobra, wracaj, dobra, to będzie ci dobrze, wracaj, tak, wracaj, już nic nie powiem. Wracaj tutaj, o, do siebie, tu, o. O nie! Mamy towarzystwo! Villager Cox! Uratowałeś mnie! Ty bohaterze, villagerze! Dzięki! Wbijajcie do środka! Dobra, to zostawię cię tutaj, tylko nie wychodź, to może ci pokażę komuś jeszcze. Pięknie! O to chodzi! Wiesz co, jesteś super villagerem! Tu idź i ja potem wrócę jeszcze, tylko nie odchodź, dobra? Mhm. Dobra, to zamuruję, żebyś nie wyszedł tutaj tak. Dobra. Nie wychodź, villagerku. Ja cię lubię. Jesteś taki wyjątkowy. Dobra, to zaraz wrócę. Trzymaj to i zaraz wrócę. Co za mały gamon, widzowie, nie mogę z niego. Dobra, idziemy. Idziemy, słuchajcie, on wypuścił villagera, który jest jednym z naszych najcenniejszych villagerów. Jakby on nam uciekł, to byśmy nie mogli już robić jednej z ważniejszych enchantowanych zbrojek, co nie? Tam jest niezniszczalność, ten ziomek, spójrzcie na to, co on ma. Spójrz na to, czekaj. O, wstań i teraz patrz na to. Ochrona 3, niezniszczalność 3. Teraz wszystkie ceny podwyższył, bo go walnąłem, ale trzeba go jakoś zaciągnąć z powrotem do tego miejsca. Ale tak czy siak, prank oczywiście jak zwykle udany, Nobek znowu dał się nabrać, jak zwykle, dzień jak codzień na Wojanowicach. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć, dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij, serio, bo to już się kończy, tutaj już nic nie ma, kliknij.